Wnuczku, wnuczku, chodź do dziadka na kolację, bo taka zupa dobra. Dziadku, obiecuję, że za chwilę przyjdę. Teraz słucham apogeum nicości. Apogeum nicości, gry pasjonują, odcinek 6 sezonu 2. Dziś jest 7 lipca, tak dokładnie 7 lipca, a to już oznacza... Już nie wrzesień. Nie wrzesień, że do końca roku pozostało nam 177 dni, do końca świata trochę mniej, ale w tej audycji będziemy rozmawiać o zagadnieniu względnie luźnym i przyjemnym, a mianowicie o bohatera w grach wideo, o tym, czym są dla nas protagoniści, jaki wpływ mamy na ich odbiór, za co ich lubimy, bądź też nie, oraz mam nadzieję, że kilka ciekawych kwestii również z nimi związanymi. Słuchacie na żywo audycji Od Graczy dla Graczy, do której możecie się dodzwonić za pomocą Skype'a. Wystarczy wyskręcić bezpłatny numer pod tytułem rpgamer.pl. Ja nazywam się Exterminator, a ze mną są jak co tydzień, jak zawsze w formie... Muteczka. I Paweł. Witam was wszystkich. Juhu. Ej, słuchajcie, dzwoni do nas Paweł Mroczek. Czy to ten akno? Już mamy odbierać? Chyba nie. Dobra. Mówił, że lubi grać książkę telefoniczną. Bez obrazy, sorry. Ale co, zaczynamy o przyjemnym temacie, czyli o bohatera w grach wideo. Chyba nie musimy wytłumaczyć, czym są w ogóle bohaterzy, czy też protagoniści, wiodące nas przez życie. Za rękę. Tak, ale nie. Zacznijmy od tego, bo okay. W sumie bohaterów było wielu i byli bardzo różni, ale my w zasadzie dzielimy ich na bohaterów gry i bohaterów niezależnych. I dzisiaj będziemy sobie mówić przede wszystkim o tych pierwszych, ale jeśli będziecie mieli ochotę, to oczywiście możemy pogadać też o postaciach pobocznych, o bohaterach niezależnych, którzy przykuli waszą uwagę. I przede wszystkim chcielibyśmy wypytać was o receptę na idealnego bohatera. Czyli przede wszystkim, czy preferujecie to, żeby wczuć się w kogoś, wcielić się w jakąś inną postać, czy na przykład odzwierciedlić w jakiś sposób swoje chęci, marzenia, czy też jakieś pragnienia związane z innymi światami, które są kreowane w grach, a może po prostu są bohaterowie, z którymi się utożsamiacie. Uważacie, że są awesome, są świetni i w grach powinno się takich robić. Dzisiaj nie mamy gości specjalnych, gośćmi specjalnymi jesteście wy. Linia jest otwarta od samego początku, więc zachęcamy was, dzwońcie. A ja zacznę od tematu chyba już przegadanego. Boże, jakiego przegadanego. Wiedźmin 2, zróbmy to szybko. Okej. So, no ulubiona postać, bo nie ma, no, mylę się, czy się nie mylę? No nie mylisz się, dla mnie Jaskier Kawalarz, taka postać, ikona, jeśli chodzi o sarkastyczną osobę, komika, czy też innego Lovelasa, Don Juana, niespełnionego w miłości człowieka, trochę z przerostami ambicjonalnymi plus przerostami jakimiś, jeśli chodzi o swoje ego. No ogólnie taka postać bardzo karykaturalna, ale ogólnie to był Jaskier, szczególnie za te jego ballady, czy to w książce, czy też w Wiedźminie 2, które wiały takimi rymami częstochowskimi, jakie ja uwielbiam, masło maślane, tautologia, ale też dużo, dużo rzeczy wiązało się z tym prawdy, a i Jaskier był taką postacią, przy czym mi się tak wydaje, która była na przekór wszystkiemu, a przy okazji strasznie strachliwy i strasznie był takim fajnym kompanem, jeśli chodzi o w cyklu opowiadań pierwszym, tam na diabła się wybrali, ale to jest już dłuższa historia, trzeba by się było zagłębiać w książki. Nie, ogólnie taki Jaskier jak dla mnie, super fajna postać. Tylko przypomnę jego jeden z pięknych kupletów. Zastał dołą gdzieś na płocie, kogut grom kopieje, zaraz przyjdę miła do cię i no się odleje. absolutnie najlepsza w cudzysłowie fraszka Jaskiera, tak. Czy jeśli chodzi o Wiedźmina, to absolutnie oczywiście Jaskier, tylko Jaskier z opowiadań. W grze tak jakoś miałam bardzo mieszane uczucia. No i z opowiadań Ciri, mała wredna istota. Jeśli chodzi o grę, w dwójce nie miałam swojego ulubieńca, aczkolwiek w jedynce strasznie mi się podobała rezolutna dziewczynka, to była w ogóle postać poboczna, tak?
ale stała gdzieś nad jakimś jeziorem i mówiła: mnie możesz o wszystko zapytać, ja wszystko wiem. Absolutnie bezbłędna była. Wszystkie plotki w wiosce, wszystko. Dla mnie świetna postać. Co prawda miała 3 dialogi na krzyż, ale wyryła się w mojej pamięci doskonale. Nie wiem, czy ją w ogóle kojarzycie. Było coś takiego. Ale właśnie, bo wydaje mi się, że w grze w ogóle budowanie postaci trochę... Nie wymieniliście Geralta, a? I skąd się to bierze? Ja o tym chciałem powiedzieć, bo na przykład moją ulubioną postacią są krasnoludy. Ogólnie jako Zoltan Chivni. Jako... Tak, Zoltan, ale nie tylko, bo tam przecież Sheldon Skaks i tak dalej, i tak dalej. Ja ich trochę pamiętam z opowiadań, ale... To znaczy bardzo ich pamiętam z całej sagi. Natomiast akcja z polowaniem na potwory w kopalni po pijaku i w ogóle wszystkie te ich teksty na takie trochę rubaszne, ale często trafiające w sedno, to jest dla mnie coś, co po prostu charakteryzuje prawdziwego bohatera z krwi i kości, który potrafi jedną celną ripostą czy też zdaniem podsumować obecną sytuację. Ale właśnie, dlaczego nie Geralt? Bo trochę straciła ta postać według mnie przy adaptacji na grę. Czemu ludzie w tym momencie nie utożsamiają się z nim? Bo jakoś chyba nie ma takiego wielkiego, chociażby nie powstała jakaś wielka baza memów, a to chyba jest jakimś tam lustrem tego, o czym ludzie myślą czy mówią, przynajmniej jeśli chodzi o grę. Myślę, że czują się niegodni. A ja przerwę. Nie, on chyba był zbyt kompletny. Bo jeśli ktoś jest zbyt kompletny, zbyt taki zakończony, gdzie już nie ma za bardzo co dodać od siebie, to wydaje mi się, że wtedy bohaterowie są mniej ciekawi. Bo nie ma tej tajemnicy, nie ma jakiegoś elementu zaskoczenia. Wystarczy przeczytać jedną książkę, w zasadzie z tych wszystkich 7, i już wiecie, na czym stoicie, co Geralt zrobi, prawda? No ja tylko zacytuję tutaj taki bardzo fajny fragment, jeśli chodzi o Jaskra i Don Juana, jeśli mogę oczywiście. Jaskier dzielił atrakcyjne kobiety w tej liczbie i czarodziejki nam przemiłe, miłe, niemiłe i bardzo niemiłe. Przemiłe na propozycję pójścia do łóżka reagowały radosną zgodą, miłe wesołym uśmiechem. Niemiłe reagowały w sposób trudny do przewidzenia. Do bardzo niemiłych trubadur zaliczał zaś te, wobec których sama myśl o złożeniu propozycji wywoływała dziwne zimno na plecach i drżenie kolan. Tak, Strasburger teraz, pójdźmy. Dobra, ale wracając jeszcze do naszego Geralta. Myślę, że jest w tym dużo prawdy, bo postać była rzeczywiście przewidywalna, jeśli chodzi o książki. Zresztą... O grę również. Ale zresztą, czy tak naprawdę trzeba było zapytać Andrzejka Sapkowskiego, jaki był pomysł na Geralta? Czy on tak naprawdę miał grać pierwsze skrzypce? Czy to był zamysł tworzenia opowiadań, czy też całej książki nie było oparte o głównego bohatera, albo z bardzo dużym naciskiem na świat otaczający i to wszystko miało się trzymać całości, czy też miało być takie fajnie wykreowane, przerysowane i tak dalej? Znaczy mi się wydaje, że twórczość Andrzeja Sapkowskiego, zresztą Wiedźmin zaczął się od opowiadań właśnie, miała się jednak opierać na pewnym świecie, na pewnych postaciach i na pewnym klimacie. Jakby nie spojrzeć, jak się poczytało troszeczkę, to rzeczywiście Geralt robił się przewidywalny, nawet robił się przewidywalny, jeśli chodzi o jego dialogi, tak? W pewnym momencie miało się po prostu pewność, co zrobi i jak odpowie. Myślę, że dlatego jakoś ludzie niekoniecznie chcą się identyfikować z tą postacią, bo jest tak przewidywalna, już tak, że tak powiem, mało plastyczna, że ciężko nawet się z nią zidentyfikować. I myślę, że to może chodzić, jeśli chodzi o Geralta. No, ale ogólnie tak, jeśli chodzi o bohaterów, bo wydaje mi się, że wyglądamy w nich tak naprawdę jakiegoś takiego wspólnego elementu, który nas z nimi łączy. Choćby, bo odnoszę się tutaj głównie do RPG-ów, bo ja siedzę w tym klimacie najbardziej komputerowych RPG-ów. Zawsze jest gdzieś tam ten wybór, że jestem albo dobry, albo zły, albo sprawiedliwy, albo nie. Chodzi o to odniesienie do wyborów i myślę, że ludzie lubią jednak określić się po jakiejś stronie,
Trochę to jest na zasadzie interaktywnej opowieści, prawda? Bo czytając książkę mamy szereg bohaterów i jednych lubimy bardziej, innych mniej. Chociażby w Grze o Tron, gdzie jest taki niesamowity arsenał bohaterów, że tam naprawdę każdy najbardziej nawet pokręcony człowiek znajdzie coś dla siebie. I myślę, że taki idealny bohater to jest taki, który pozwala nam zawrzeć w nim jakąś cząstkę siebie, jakąś cząstkę swojego charakteru, czy przemyśleń odnośnie otaczającego świata. Ho, mądrze. Ale to jest poniekąd... Nie, ale może tak jest, nie wiem, jakby, co myślicie na ten temat? Znaczy, idąc twoim torem myślenia, przepraszam, to jest dla mnie trochę niepokojące, dlatego że moim absolutnie ulubionym bohaterem gier jest Garrett Stiffa. I to by bardzo źle o mnie świadczyło, wiecie. Ale on był taki cyniczny trochę, co? Złośliwy, cyniczny, wredny, w dodatku złodziej, tak? Czyli cała młodzia. Wiesz, może po prostu on mówi to, co ty chciałabyś powiedzieć czasem. Proszę, nie pogrążaj mnie. Witam cię, Kłaczku, dodzwoniłeś się na otwartą linię apogeum nicości. Przycisz radioodbiornik i słuchaj nas w słuchawce telefonu. Halo, halo. Okej. Tylko trochę cicho i masz mikrofon. Już dobrze. No lepiej. Co masz do powiedzenia, jeśli chodzi o bohatera? Nic, daj młodzi skończyć najpierw. A ja nic nie mówiłam. Kłaczku, mów do nas, rozmawiaj. A jeśli chodzi o bohaterów gier wideo, co? Masz zapomnieliście? Jakiegoś... Tak, zapomnieliście o dwóch moich ulubionych bohaterach. No to proszę. Po pierwsze o Zoltanie, jego świetnych przemyśleniach na temat życia. I po drugie o Talarze. To są postacie z Wiedźmina, ale no, to są postacie, które występowały bardzo szybko, ale pokazały swoją historię w dosłownie kilka minut gry. No cóż, Talar rzeczywiście był wyjątkową postacią. Menda jakich mało, krótko mówiąc. Ale szlachetna menda. Kłaczku, identyfikujesz się z Talarem? Nie identyfikuję się z Talarem. Ja się bardziej, wiesz co, mi bardziej podchodzi postać jakiegoś bezimiennego albo albo postaci w Skyrimie, którą stworzyłem. Bardziej takie coś. Czyli jednak stawiasz na coś, z czym możesz się identyfikować. Tak, Simsy najlepiej. Okay. Talar jako postać niezależna, rzeczywiście, bo do tej pory mówiliśmy o postaciach pierwszoplanowych, natomiast on jako bohater poboczny wydaje się jednym chyba z bardziej celnych pomysłów w ogóle we wszystkich grach, jakie miałem przyjemność grać. Trudno go zapomnieć, trudno zapomnieć jego teksty, których nie przytoczę tylko dlatego, że nie wiem, ile macie lat tam po drugiej stronie, ale naprawdę warto przejść, tylko jednak, żeby zrozumieć tą postać, wydaje mi się, że jednak trzeba dysponować pewnym poziomem jakiejś tam dojrzałości, bo Talar jako postać taka na pierwszy rzut oka wulgarna, on był paserem, przypominam dla osób, które nie grały, jest trudny, zwłaszcza gdy jesteśmy przyzwyczajeni do takiego bardzo schematycznego i cukierkowego przedstawiania osób w grach komputerowych. On był jedną z tych nielicznych, z krwi i kości. Prawdziwy gość. No a też na początku... Co robimy interes? Ale też na początku Wiedźmina II, z tego co pamiętam, otrzymywaliśmy informacje. Pomimo tego, czego zabiliśmy i wgraliśmy save Talara w Wiedźminie, tak, a z tym zamkiem to pi! No i ten. Albo trzymaj się Rosza, chociaż to patriota chociaż. No, wiadomo o co chodzi. To dzięki, Kłaczek, za opinię. Dobra, rozmawiamy dalej o bohaterach w grach wideo i czemu Wiedźmin. Paweł, masz jeszcze jakieś konkluzje o tym? Wiesz co, ja już bym zostawił tego nieszczęsnego Wiedźmina. Już o nim zostało chyba powiedziane wszystko i w każdym możliwym aspekcie. Tutaj jedynie, jeśli ktoś chciałby się bardzo wgłębić w ten uniwersum i to w jakimś takim odniesieniu powiedziałbym poważniejszym, to ja polecam stronę Polskie Towarzystwo Badania Gier Komputerowych. Nie wiem, jaki to jest skrót, Boże. W każdym razie jest tam cztery publikacje i w jednej z nich jest bardzo fajny, szeroki artykuł o uniwersum Wiedźmina, gdzie w ogóle autorka w bardzo mądry sposób przedstawia wszystkie nasze inspiracje, bo ja dopiero wtedy sobie uświadomiłem chociażby, że elfy to jest odniesienie do górali,
i tak dalej, i tak dalej. Jest to skarbnica wiedzy, naprawdę warto przeczytać. Zostawmy Wiedźmina, skaczmy na zupełnie inny temat. Słuchajcie, moim ulubionym bohaterem z zupełnie innego świata jest Super Meat Boy. I co wy na to? Jak może być bardziej tragiczna i jednocześnie sympatyczna postać? Według mnie tutaj za pomocą tych kilku pikseli i 500 poziomów udało się stworzyć właśnie twórcom coś, co się rzadko udaje. Czyli stworzyć taką prawdziwą osobowość, takiego beznadziejnego, pozytywnie zakręconego romantyka, który mimo że chyba nie wypowiada ani słowa, to wszyscy wiemy, co ma na myśli. Tak po prostu. To jest ciekawe, co powiedziałaś, dlatego że ja się zastanawiam, gdzie tak naprawdę zaczyna się charakter postaci, charakter bohatera, którym gramy. Czy to jest właśnie w momencie, w którym mamy jakąś postać i mamy o niej jakieś wyobrażenie, czy to jest w momencie, kiedy wchodzą do gry dialogi, tak? Kiedy ta postać już zaczyna za siebie odpowiadać, ma jakiś tam swój głos, ma jakiś tam swój specyficzny sposób mówienia. Powiem ci, że jestem zaskoczona, dlatego że ja jakieś wyobrażenie o Super Meat Boyu mam, właśnie podobne do twojego. Z drugiej strony w żaden sposób nie potrafię go określić jako bohatera, tak? Bo on, tak jak powiedziałeś, przez całą grę się nic nie odezwał, oprócz tego, że idzie ratować ten swój drugi kawałek mięsa. Ale co ciekawe, też bohaterem, który był niemy przez całą grę, zauważcie, bohater protagonista w GTA 3, nie wiem jak on się dokładnie nazywał, też nie powiedział całej linijki, ani jednej linijki, tylko odgłosy bólu, tak jak w Super Meat Boyu. Nie, w Super Meat Boyu nawet nie ma odgłosu bólu, tylko odgłosu odbijania się od ściany, ten taki specyficzny miejsce. Raczej rozpryskiwania się o różne klasowe przedmioty. No, dokładnie. Ale mimo wszystko obie postacie mają jakiś tam swój charakter. Zaczynam się zastanawiać właśnie, gdzie jest ta granica, gdzie postacie zaczynają mieć swój charakter. Chociażby Mario. Z jednej strony chodzi się cały czas ludkiem tam w prawo, prawda? Zabija się żółwie, goni się tam za jakąś małpą i ratuje tą swoją księżniczkę. Nie ma tam ani słowa. Może tam kilka takich pod tytułem haha, dorwę cię, haha, wcale nie, biorę twoją księżniczkę, uciekam. A mimo wszystko ludzie mieli w głowie jakieś wyobrażenie pana hydraulika, który jakiś tam wesoły, troszeczkę złośliwy. Zastanawiam się, skąd się to bierze. Czy z ludzkiej wyobraźni, czy mimo wszystko przez inne media, nie tylko przez dźwięki, głosy i dialogi, można w jakiś tam sposób oddać charakter postaci. Rozpędziłam się, tak? Tutaj dziękujemy Buczu 93, Claude Speed. Tak, nie wiedziałem, że bohater GTA 3 miał na imię Claude Speed. A widzisz, kurczę. Znam to miasto, każdy centymetr tego miasta, nie wiedziałem jak on się nazywał, to jest niesamowite. I tutaj Buczu 93 też wymienia i wyciąga Gordona Freemana i dwójkę bohaterów z dodatków do Half-Life'a pierwszego. Też jest fajne i ciekawe, nie? No i właśnie, i trochę taka konkluzja, że bohater, żeby był zapamiętany, żeby miał swój charakter, swoją osobowość i to często bardzo wyrazistą, nie musi nic mówić. I to jest niesamowite. Zresztą Gothic, przecież Gothic jako sztandarowy przykład RPGa też. To znaczy, ja kiedyś się do tego odnosiłem, że to jest raczej opowieść o świecie niż o bohaterze, przynajmniej w moim odczuciu, ale ludzie pamiętają go jako jakiegoś kogoś, którego stworzyli, czy to czarodzieja, czy jakiegoś wojownika i tak dalej. Więc może w tym tkwi właśnie ten cały sens i cała tajemnica budowania postaci w grach. Właśnie, bo to jest też ciekawa zagadka dla naszego mózgu i dla naszego odbioru gier wideo, że tutaj tak naprawdę musimy też ruszyć wyobraźnią znaną z tego na przykład czytania z książek i kreujemy tak naprawdę, co byśmy powiedzieli. Tak przynajmniej myślę, że to jest taki czynnik dosyć fajny, ludzki. Otwarcie przemyśleń mózgu na czynniki z gry wideo, że niekiedy niby na przykład nasz pan Gordon nic nie powie, ale my już gotujemy się przed monitorem i a ty, kurczę, a on stoicki spokój, cisza, patrzy na ten świat i sobie tak myśli, kurczę, gdzie ja jestem? Słuchajcie, tutaj się czy wyłączyłem gaz na przykład, nie? Teraz tak, tutaj na czacie widzę się
wiązała dyskusja odnośnie Ezio z Assassin's Creed. Ja myślę, że to jest dobry przykład do takiego zagadnienia, jak się czujemy z tym, że nasze postacie, a właściwie postacie, którymi gramy w trakcie rozgrywki ewoluują swój charakter. Czy to jest do końca dobre? Bo prawdę mówiąc, ja zaczynałam grać Ezio'em, takim zawadiackim, troszeczkę przygłupem, po prostu młodym facetem próbującym się wyszaleć. I w trakcie gry ta postać strasznie się zmieniała i powiem wam, że miałam z tym troszeczkę problem, dlatego że osobiście wolałam Ezio jako właśnie tego łobuza przygłupa, a nie emo gościa, który gdzieś tam w połowie zaczął funkcjonować. Jak jest u was z tą ewolucją postaci, które tam idą w jakimś kierunku, niezależnie od was? Jak wy to odbieracie? Mi to niekiedy ciężko znieść, po prostu. Niektóre rzeczy mi się nie podobają, ale nie trzaskam ręką w stół, tylko próbuję odegrać swoją postać w myśl gry roleplay. Nie, ale to też jest bardzo ciekawa sprawa. Kiedy naginamy swoje charaktery, swoją podświadomość, swoje uczynki, które byśmy robili na co dzień, żeby poczuć jeszcze głębiej rozgrywkę. Drzeć się w mózg naszego bohatera protagonisty. Co on tak naprawdę ma na myśli, idąc przez ten świat albo patrząc dookoła. Takie jest przynajmniej moje zdanie. Nie wszystko mi się podoba, ale to chyba jak wszystkim. Każdy by chciał swojego bohatera wykreować, ale niekiedy jest tak, że zostaje narzucone. A co wy na to? Wyobraźcie sobie, że powstaje gra i ktoś zapytał was, że stworzy taki kreator bohatera, jaki sobie wybierzecie, podajcie tylko najważniejsze cechy, jakie powinny się znaleźć do określenia przed rozpoczęciem gry. Ciekawy jestem, co jest dla was najważniejsze. Generalnie, jeśli chodzi o mnie, to podejrzewam, że taki kreator byłby niewykonalny. Z takich prostych rzeczy, to ja bardzo dużą uwagę przywiązuję do wyglądu postaci. Nie wiem, skąd się to bierze, ale bardzo lubię, kiedy postać, którą tworzę, w jakimś tam stopniu chociaż odrobinę jest podobna fizycznie wyglądem do mnie. Jeśli chodzi o takie troszkę głębsze zagadnienie, bardzo chciałabym kreować swoją postać w taki sposób, że moja postać w grze postępuje i mówi tak, jak ja bym tego chciała. Jest to absolutnie niewykonalne, prawda? Bo przeważnie w grach mamy do wyboru kilka opcji dialogowych i zawsze w tych opcjach dialogowych brakuje mi jeszcze jednej opcji dialogowej, czyli tego, co ja bym powiedziała lub tego, co ja bym zrobiła. No, obawiam się, że jeszcze w dzisiejszych czasach, w dzisiejszym świecie, no taki kreator postaci jest niemożliwy. Mam nadzieję, że w przeciągu najbliższych 10 lat sztuczna inteligencja wyewoluuje na taki, że tak powiem, poziom, że będę mogła w pełni robić to, co chcę i ponosić z tego konsekwencje. Bardzo często mi brakuje tego, że nie mogę podejść do jakiejś postaci, która mi przytruwa, która jest emo, a ja nie mogę jej powiedzieć, a cheer up, emo kid, tak? I love you. I zająć się swoim życiem, albo wkurzasz mnie, nie lubię cię, spadaj, nie pomogę ci. Bardzo mi brakuje, że nie mogę powiedzieć czegoś w taki, a nie inny sposób. Przeważnie mogę albo zgodzić się na przyjęcie jakiegoś tam zadania, tudzież na pozytywną opcję dialogową. Mogę też przyjąć postawę, że tak powiem, negatywną i powiedzieć nie dziękuję, ale nigdy nie mogę tego powiedzieć własnymi słowami. Tego mi brakuje w grach. Czegoś takiego bym chciała. Ja wiem, że to jest na razie niewykonalne, ale mam nadzieję, że za 10 lat będzie owszem. Rozgadałam się. Mi brakuje szarości w grach. Bo albo jest super dobrze, cukierkowo, królewna jest żywa, znaleźliśmy ją w kolejnym zamku, na szczęście, albo jest bardzo źle, czyli co, giniemy, albo ginie cała flota, jesteśmy odpowiedzialni za masakrę 1000 pokoleń i jeszcze innych tego typu rzeczy, nie, że babcia nie poszła na grzyby, cokolwiek, nie, nie ma takich rzeczy, które są pomiędzy, że kogoś podczas intrygi wykiwaliśmy, żeby on mógł coś tam, ale jednak to skutkowało rzeczami złymi
i się koło napędza. Nie, może ja mam wypaczony na to punkt widzenia, bo może mało gier RPG jako takowych grałem, ale mi stosunkowo tego brakuje. A jeszcze, jeśli chodzi o kreator tworzenia postaci, to bardzo fajną rzeczą jest też wytworzenie takiej więzi z bohaterem poprzez nadania mu pewnej przeszłości, że jego rodzina zajmowała się tym i tym, czy też był jego ojciec go bił w przeszłości, czy cokolwiek, czy był w więzieniu, czy on tam jakoś pomagał, czy był dobrym dzieckiem, czy złym dzieckiem. To trochę było w Morrowindzie na przykład, kiedy wybieraliśmy w klasy postaci poprzez odpowiedzi na pytania na przykład, ale to też było takie trochę ograniczone. A tutaj troszeczkę suche. Znaczy tutaj masz rację, fajnie, że o tym wspomniałaś. Rzeczywiście fajnie by było w grach mieć nawet trochę taką symulację, chociaż namiastkę, takiego życia codziennego. Nie mówię tutaj o Simsach, tak? Simsy to są troszeczkę przygięte, ale fajnie by było, żeby nasza postać w grach takich dosyć otwartych, czyli głównie w RPG-ach, mogła mieć też takie jakieś swoje normalne życie, tak? Czyli rzeczywiście jakieś rodzeństwo, które można odwiedzić i mieć z nim 3-4 opcje dialogowe, jakąś rodzinę, czy coś takiego. To mogłoby być fajne i fajnie by było, gdyby można było sobie coś takiego wybrać. Co prawda, Elder Scrollsy na coś takiego pozwalały, ale to było troszeczkę za mało. W Skyrimie można było mieć tego męża, ale no niestety on siedział cały czas w domu i gotował gulasz i tak, ale trochę słabo. Ale też druga sprawa, że przecież nie każdym roleplayu się to da zrobić, taki system tworzenia postaci, bo zważywszy na to chociażby, że w jednych odgrywamy jakąś postać, na przykład w action RPG-ach, na przykład Wiedźmin, a w innych, tak jak Skyrim, tworzymy. Więc tu też trzeba chyba rozróżnić, no nie? Tryby gry. Ale wiecie co? W MMO by to chyba dało taki świetny egzamin. Każdy człowiek z inną historią. Jakiś tam, nie wiem, jeden taki skurczybyk, drugi cynik, trzeci dobroczyńca, czwarty jakiś inny, ale dzwoni Adam, to go odbierzemy. Cześć Adam, wycisz swój radioodbiornik, słuchaj nas przez Skype'a. O, witaj, witaj. Cześć, witamy. No chciałem tylko dodać, że Pebu jeszcze ten, jest możliwość właśnie mieć swoją żonę, dziecko i tak dalej. Nie wiem, co założyć. Tak, Fable, jasne. Tak, co prawda tak, tam dochodziło do kuriozalnych sytuacji, gdzie genetyką by się włos na głowie zjeżył, że z dwóch białych osób rodziła się czarna córka i tak dalej. Ale tak, jest to, było to fajne. A grałeś we wszystkie części, czy w jakąś konkretną? W jedynkę grałem, w dwójkę nie grałem, nie mam tych konsol. Jeszcze trójka była na PC-ta, polecam sprawdzić, bo tam rozwinięty był trochę ten temat. Ja Fable 1 przyszedłem na Xboxie tym pierwszym, bo miałem kiedyś zajawkę, żeby go mieć, no i skończyło się jak się skończyło. Ale Paweł, bo Fable 3, jeszcze abstrahując od tematu, podobał ci się taki bardzo nacisk na społeczność około facebookową, nie kto ile przejdzie więcej za rączkę, czy też psa nakarmi, czy cokolwiek innego, ubije kotlety, zawiąże związki małżeńskie. Czy to miało jakiś wpływ na to, jak odbierałeś swoją postać? Czy nie? To był taki miły wypadek. Nie, żadne. Właśnie to może było o tyle fajne, że to było opcjonalne. To w ogóle nie odblokowywało żadnych ukrytych smaczków w grze, czy jakichś konkretów, nie wiem, dajmy na to jakieś właściwości, przedmiotów i tak dalej. To po prostu były dodatki, które mogłeś się bawić, ale nie musiałeś. No i to raczej mi się podobało. Nie lubię być zmuszany do pewnych rzeczy. Lubię, żeby pozostało to wszystko w sferze mojego wyboru. A dokładnie. A Adam, jaki jest twój ulubiony bohater z gier wideo? Masz jakiegoś? No, tak, Geralta. Jak mój ulubiony bohater, ale tak to... Ja właśnie wolę stworzyć sam swoją własną postać, która jest właśnie podobna do mnie, nie? Niż właśnie mieć swojego tam ulubionego jakiegoś tam innego bohatera. Ale na przykład Shepard mi się podoba z Mass Effect. Dlaczego? Bo ratuje świat i tak dalej, się martwi o tą ziemię, ale no jest komandorem, który jako jedyny widział tych żniwiarzy i
ma zamiar coś z tym zrobić, a nie jeśli też czy nie. I udawać, jakby się nic nie stało. Czyli takie nawiązanie do tradycyjnego bohatera, bo przecież pamiętamy, że bohater to nie tylko postać, którą odgrywamy, ale bohater jako bohater, człowiek chwili, człowiek czynu. I myślę, że... Może zakończyć grę w trzech kolorach. tak. No to już ta kwestia prawda, zakończenia. Nie, ale to nie wiem, chyba coś z tym zrobili teraz. Chociaż nie śledzę tematu. No jakiś dodatek do tej gry wyszedł. Ja nie wiem, czy ma wyjść. No tak, naprawię, ja chcę, żeby można zakończenia. Skończyć grę w czwartym kolorze. A czy Adam, czy jest na przykład jakaś postać, w którą chciałbyś się wcielić, albo jakiś bohater, którego chciałbyś stworzyć w grach, które jeszcze nie powstały, albo w które jeszcze nie grałeś? Nie ma takiej tam. Ja bym chciał... Jakbym miał się wcielić w jakąś postać, to byłby to właśnie Geralt, bo on ma takie właśnie sarkastyczne podejście do życia. Jest taki trochę przygnębiony tym, że tym swoim światem, który go otacza, że... Jest taki wtedy... trochę bardziej realny, nie? Nie jest taki, nie jest takim postumentem, jest prawda? Rzeźbą, która... W tej całym świecie fantazji. Dokładnie, on jest bardzo realny, jest osobą, w którą łatwo mogę się wczuć niż właśnie tak przesadzony dobry, który właśnie nigdy błędów nie popełnia i tak dalej, nie? No to jedyne, jest chyba kolejny trop. Jedyne, czego ja nie lubiłam w Geralcie i w książce, i w grze, to to, że nie wiedzieć czemu jakoś magicznie Geralt, mimo że był Wiedźminem, nie dostrzegał tego, że jest zupełnie inny od innych Wiedźminów. Nie wiem, czy zwróciliście na to uwagę. On się upierał, że tak, jestem Wiedźminem, to jestem taki jak oni i bardzo twardo wszedł w zaparte, mimo że wszystko na niebie i ziemi i w jego zachowaniu wskazywało, że nie, że on jest jednak inny. Strasznie się przy tym upierał, zachowywał się czasem, jakby był głupi. Nie spłodził żadnego potomka, aczkolwiek nic nam o tym nie wiadomo, to może też wskazywało. ale wychował córkę. Ale Ciri traktował właśnie. Córkę. No ale przez Ani przez chwilę nie wydało mu się to dziwne, tak? Wiesz, gdzieś tam zawsze musi być ten jakiś twist odróżniający głównego bohatera od całej reszty. Ja tylko pomijając fakt, że on był mutantem, prawda? To jednak musiał się czymś z tej kasty Wiedźminów chyba wyróżniać. I wydaje mi się, że to był ten jeden detal, który tak naprawdę wyróżniał z tej całej grupy. Okej, no to super. Dzięki, okay. Adam. No, dzięki. A ja tylko przypomnę, że twist to jest tak zwany zwrot akcji, żeby było po staropolsku. O, przepraszam. Me culpa. Z łaciny. In your face. Dobra, tutaj okay. Przewija się pytanie. Słuchajcie, bo ja się przyznam, że jestem mało w temacie, ale tutaj pada pytanie o postać z Minecrafta. Co sądzicie? Czy jest to postać, z którą można się utożsamić? Milo36. Ja nie wiem. To jest dla mnie taki pionek, minifig z klocków Lego. A myślę, że jak najbardziej można się utożsamić z postacią z Minecrafta, dlatego że możemy zrobić własną skórkę na tego ludzika, tak? I już w jakimś tam stopniu ta postać odwzorowuje naszą, nie wiem, naszą osobę. Poza tym myślę, że poniekąd budowle, jakie tworzymy w Minecrafcie i to, co robimy w tym Minecrafcie, może w jakimś tam stopniu świadczyć o naszym charakterze. Podpalamy komuś domki na przykład. Na przykład, podpalamy komuś domki, tak? Jesteśmy skrytym piromanem. Nie jestem do końca pewna, czy Steve to jest ta postać, którą sterujemy, dlatego że ja w Minecrafta grałam bardzo mało. Ale podejrzewam, że tak, bo tam innych postaci za bardzo nie ma, oprócz NPC-ów. I tak, teraz nasza rozgrywka w Minecrafcie w jakiś tam stopniu oczywiście może o nas świadczyć. No bo tak jak mówisz, możemy podpalać komuś domki. Inni budują zamki, inni budują wieżowce, tak? Jedni bardziej idą w jakiś taki styl nowoczesny, drudzy cały czas siedzą w tym swoim wymarzonym średniowieczu. Poza tym do Minecrafta jest cała masa modów. No i niektórzy...
instalują sobie mody ze zwierzątkami, tak? I biegają po tych kwadratowych lesie z kwadratowymi świnkami i innymi tam kotkami i żółwiami, czy co tam jeszcze w tej grze jest. A jedni na przykład wolą zainstalować sobie mod Industrial, gdzie mogą pobawić się troszeczkę techniką, logiką i no, elektroniką. Ja myślę, że Minecraft wbrew pozorom całkiem sporo może o nas zdradzać. No to jest takie ciekawe uosobienie, gdzie nie dostajemy żadnych narzędzi do tworzenia naszej postaci, tylko gdzieś tam szukamy w plikach sobie graficznych, czy też wyciągamy pewne rzeczy. To też jest ciekawe. De facto i paradoksalnie to jest chyba najlepszy system tworzenia postaci w takich mniejszych grach z otwartym światem. Brak tworzenia systemu, brak systemu tworzenia postaci, gdzieś się trzeba trochę pomęczyć, żeby to ukazać albo swoimi budowlami, tak jak powiedziałeś, czy swoim zachowaniem, pokazać, jakim jesteśmy człowiekiem. Ale to też często nie tylko w RPG-ach występuje, bo na przykład w takim Battlefieldzie trzecim osławionym ktoś może grać na przykład dlatego, żeby sobie grać dla fanu, a niektórzy się wcielają. Na przykład jestem medykiem, to tam osłania mnie linia frontu, ja lecę z tym defibrylatorem, czy czymś innym, jakimiś tymi, no, innymi rzeczami, dziwnymi strzykawkami, painkillerami, czyli zabijaczami bólu z polskiego. No i ogólnie, to się tyczy chyba każdej gry, która dotyczy chyba multiplayera. Tak mi się przynajmniej wydaje, bo na przykład nawet takiej FIFA 12 czy 13, gdzie jest ten tryb, gdzie jest 11 na 11, często można zaobserwować, że każdy gra jak na boisku szkolnym. Nie, byle strzelić bramkę, byle kiwnąć bramkarza i wszyscy naraz do jednej piłki. To też jest fajne, bardzo ciekawe socjologiczne zjawisko. Wow, zaczyna się trudnymi pojęciami. Zaczyna się mądro. Zaczyna się pseudomądrość profesora eksterminatora, ale nie chciałbym tautologii uprawiać. No, ale to jest zauważalne i myślę, że ciekawe jak najbardziej na plus, kiedy dostajemy, mimo że autor nie przewidział tak naprawdę tego, co my z postacią zrobimy, to my to wykorzystujemy na plus i gra się lepiej wszystkim na serwerze, nawet w takich mapach strategicznych. Często jak odgrywamy na przykład do StarCrafta czy WarCrafta II, pamiętam, była taka świetna mapa RPGowa pod tytułem Legacy Reborn of Azeroth, chyba coś takiego, gdzie mieliśmy całą mapę Azeroth, byliśmy jedną z frakcji poszczególnych występujących w historii gier Warcrafta, czy też w historii Warcrafta trójki, no i mogliśmy zawierać pakty, czy też mogliśmy być jakoś wydatni ekonomicznie, jakimś sprzymierzeńcem i tak dalej, zmieniając całą historię. I to jest może tak sarkastycznie i trochę tak de facto, już powtórzę to słowo, najlepszy system tworzenia postaci, czyli dobrowolność pomimo tego, że jej tak naprawdę nie ma. No, już nawet rozmawiając z twórcami gier mówimy, że losowość jest zawsze pozorna, taka, nie ma czegoś takiego jak losowość w grze. Ale, bo tutaj kolejny temat skacze jak z kwiatka na kwiatek, bo chcę omówić to jak najszerzej, bo ile osób, tyle zdań i być może ktoś na przykład grał w Starego Wampira albo słyszał o tym, że jest to dobra gra, która fajnie oddaje prowadzenie i tworzenie postaci. I tutaj nawiązuję na przykład do takiego jednego tematu, to można było wybierać pomiędzy klanami różnych wampirów i one się różniły między sobą bardzo, bardzo. I był jeden taki klan, nazywał się Malkavian i to był klan szaleńców. I twórcy gry nie bali się umieścić, owszem, decydujesz się, grasz szaleńcem, ale co się z tym wiąże? Nie mówisz składnie, twoje, w ogóle czcionka, którą pisane są twoje dialogi, jest różna od tej, którą mają inne postacie. I tak naprawdę to według mnie trochę buduje klimat, bardzo buduje klimat, bo nie musisz już udawać tego szaleńca, dajmy na to, nie jest to tylko, nie wiem, plus ileś tam do statystyk, czy jakaś tam umiejętność dodatkowa, ale naprawdę zdecydowałeś się na bycie kimś, więc nim bądź i już. I w świetle tego fajnie by było budować różne ścieżki dialogowe do różnych chociażby charakterów. Bo wiadomo, tam chodziło, w Wampirze chodziło o klany, natomiast w innych grach mogłoby chodzić o charaktery, bo nie wiem, w Baldur's Gate chociażby był ten podział na chaotyczny dobry, neutralny i zły i wszystkie te 9 charakterów pomiędzy. I co w chwili, kiedy na przykład twórcy gry stwierdziliby, że pójdą w tym kierunku i zamiast kościć jakieś tam misje poboczne, przynieść, zabij kurczaka i go nam przynieść, albo przeprowadź staruszkę przez las, to poświęcili trochę pieniędzy i czasu na budowanie dialogów
twojej postaci, w zależności od tego, jaki charakter wybrałeś. Według mnie mogło to by być jakimś nowum, czymś, czego jeszcze nie było do tej pory, a przynajmniej nie było tak bardzo. Dzwoni Filip. Hej Filip, jesteś na antenie. Co masz mądrego do powiedzenia w tym temacie, jeśli chodzi o innowacje, o których powiedział Paweł? Ja się, bo jeśli już mówiliście o tych postaciach, o tych innościach różnych postaci, to ja chciałem poruszyć temat tej Team Fortress 2, gdzie jest, nie wiem, chyba 9 postaci. 9 postaci i każda ma swoją duszę, swój, jakby to powiedzieć, no każda jest inna, każda ma cechy. Coś w tym jest. Każda rzeczywiście postać w Team Fortressie ma swój bardzo osobliwy charakter. Z drugiej strony oni mają swój bardzo osobliwy charakter, ale taki bardzo tendencyjny, taki bardzo, bardzo tendencyjny, przez co są jeszcze bardziej wyjątkowe. Nie wiem, jak to inaczej nazwać, ale tutaj Filip ma rację. Przerysowani, komiksowi. Są mocno przerysowani, tak, ale przez to, że są tak przerysowani, są tacy cudowni. No ojej, coś tam skrzeczy, ale pewnie widzieliście ostatnio ten film, który zrobił furorę na YouTube. Pyro, który strzela z tęczy i uwydatnia świat w swoich barwach i w swoich kolorach, że będzie lepiej, że wszystkim będzie się żyło miło i szczęśliwie. Tak, to wszystko fajnie. Trzeba patrzeć przez pryzmat komedii, ale genialnej komedii. Chociaż w sumie, przecież nawet kabarety pokazują nam, że śmiejąc się z czegoś, czy pokazują coś w krzywym zwierciadle, często pokazujemy, jakie to jest naprawdę. No. I Filip, masz coś jeszcze do dodania? No nie wiem, no. W sumie. Jedyna moja ulubiona w sumie postać z gier to jest Gordon Freeman z Half-Life'a. A dlaczego? Za co go lubisz akurat? Może jakieś cechy i dlaczego chciałbyś nim być? Nie wiem, że chciałbym nim być. Chciałbym się czasami w niego wcielać. Może by było tak powiedzieć. Bo on jest... Ja właśnie to... On jest... Z jednej strony jest jakiś dziwny. Bo z jednej strony jest profesorem, który w pierwszej części pierwszy raz łapie za broń, a strzela jak... Strzela... Nie wiadomo... Strzela z... Jak zawodowiec. Strzela celnie jak snajper, po prostu. Z wszystkiego, w magiczny sposób z wszystkiego błyskawicznie umie się nauczyć strzelać. I nie jest jakimś takim chyba zwykłym osiłkiem, tylko po prostu to, że jest jakimś typem naukowca, trochę tutaj też podkręca całą tą historię. Super, dzięki. Okej, dziękujemy Filip. Na razie, trzymaj się. No. I też ciekawe spostrzeżenie, jeśli chodzi o bohatera. Dokładnie, ale zauważcie, to w ogóle budowanie tych starych, nawet komiksowych, bo ja jako fan komiksów mnóstwo czasu spędziłem na nich i tam właśnie budowanie tych archetypów, czy to w X-Menach, zwłaszcza w X-Menach, chociażby pokazuje, jak fajnie można mieszać charaktery, mieszać style bycia i tak dalej, jednocześnie ukazując to, jacy jesteśmy naprawdę. Szkoda, że filmy teraz schrzaniły całą tą spuściznę, która była budowana jeszcze na przełomie lat 90. i 2000 roku, bo tam było naprawdę mnóstwo fajnych postaci, które w tym momencie gdzieś tam odchodzą w niebyt i bardzo mi z tego powodu przykro, że nie ma Gambita, że nie ma Jabila i różnych takich innych fajnych postaci, które nie były właśnie czarno-białe, tylko były bardzo, bardzo szare. Zresztą Wolverine tak samo został zepsuty. Bardzo zepsuty wręcz. Nie wiem, czy dobrze powiem, ale też Magneto, jeśli chodzi o takiego... Tak, bo to on był cholernym badassem i nie liczył się. A w tym momencie niestety poprawność polityczna wzięła górę. Cała nadzieja w tym, że kiedyś powstanie X-Men RPG, CRPG, które naprawi ten błąd, który Hollywood nam te krzywdy Hollywoodu, tak? Właśnie, i tutaj ta poprawność polityczna. Nie myślicie, że czasami właśnie przez ową poprawność polityczną i przez to, że gry i filmy robią się coraz bardziej ugrzeczniane... No pewnie, ja bym zapuścił wiele rzeczy...
traci swój charakter? Ja bym zapuścił taki film drugowojenny dla naszych na przykład zachodnich sąsiadów w takiej klimatyce tego Meet the Pyro z tymi tęczą i tak dalej. Może to by przez sarkazm taki dosyć poważny pokazało tak naprawdę o co chodzi w poprawności politycznej. O nic. O to, żeby tylko nie kojarzyć jakichś osób. Ale powiedzmy sobie szczerze, nie? Że tak naprawdę nacje poszczególne, które żyją teraz, co mają wspólnego ze swoją przeszłością? Nic i na tym zakończę swój temat, bo poprawność polityczna mnie drażni. Po prostu. W grach, gdzie kiedykolwiek można było użyć jakichś symboli, teraz nie można, bo ktoś się obrazi, czy też chodzi o pieniądze, żeby to się sprzedało w poszczególnych krajach. Tak samo jest przecież z tym, z ratingiem, bo nie mam innego zdania, jeśli chodzi o PEGI. Zobaczcie też, co się dzieje. No byle pierś jest nagradzana znaczkiem plus 18, a inne ciekawsze intrygi, które niosą za sobą kontekst jakiś bardziej głębszy, czy też polityczny, dostają plus 16. Ej, ale to jest trochę dziwne, no, nie? To jest... Więc ludzie częściej kończą w łóżku niż z shotgunem w ręku. To jest pokrętna logika. Chyba, że kończą w łóżku i z shotgunem, także nie wiem. Oj, to zaawansowana opcja. Ale dobra, podobno po 22 dopiero można. W każdym razie, czy nie wiem. Ojej, nie wiem, kiedy? Trzeba by w ramówkę Polsatu spojrzeć. Dobra, w każdym razie, do czego dochodzimy? Poprawność polityczna jest zła. Nasza postać powinna mieć jak najwięcej wolności i być jak najmniej określona, pozwalając nam trochę budować ten świat otaczający, a przede wszystkim budować to, czym kierujemy, tego awatara, czy tam osobę, ludzika, nie wiem jak go nazywacie. Ale wiesz co, Łoteczka, coś mnie trochę zainteresowało, bo mówiłaś o postaci idealnej, która... Ale nie powiedziałaś, może trochę to jest oczywistość, ale nie powiedziałaś o płci. A zawsze ze wszystkimi moimi znajomymi i przyjaciółkami, z którymi rozmawiam, zawsze mówią, no pograłabym w to, ale nie ma tam wyboru płci. To nie nadaje się dla mnie, tak? Jesteś seksistą, bo mnie pytasz o płeć. Czemu nie, no, nie pytasz tak, bo widzisz, no, tak? Wiesz co jest grane, nie? Spróbuj sobie w Tormenta kobietą zagrać. Powodzenia. Znaczy, ja ci powiem w ten sposób. Rzeczywiście taki brak wyboru płci może demotywować, tak? Bo trochę dziwnie gra się facetem. Z drugiej strony, ja myślę, że to odróżnia graczy od graczy. Są gracze, którzy wcielają się w grę, wcielają się w postać niezależnie od tego, co im się serwuje i dobrze się bawią, a są właśnie głównie kobiety, które ja muszę mieć cycki w tej grze, żeby w tą grę pograć. Powiem wam tak, ja bardzo lubię grać w gry postaciami kobiecymi, bo wtedy łatwiej mi się identyfikować. Niemniej jednak, jak tych postaci kobiecych nie ma, nic mnie nie boli. Z tym, że też właśnie jest ta drobna rzecz, o której wspomniałeś. Trzeba brać pod uwagę to, że nie zawsze w każdą grę da się grać kobietą. No, w Tormencie bezimienna, no tak trochę słabo, nie? Tak słabo, jak powiedziałeś. Słabo. Więc ja osobiście bardzo lubię możliwość grania kobietą. Całe szczęście to się coraz częściej pojawia. Ale nie jest to dla mnie niezbędne. Ja też myślę, że dopiero teraz można grać z kobietami, bo de facto ta taka kobieca społeczność graczy, graczek, nie wiem jak to nazwać, pojawiła się dosyć późno, tak? No nie oszukujmy się, dopóki się Simsy nie pojawiły, to grająca kobieta to był jakiś tam ewenement. Teraz całe szczęście kobiet grających jest znacznie więcej i całe szczęście dzięki temu pojawia się coraz więcej gier, gdzie można wybrać swoją postać jako kobietę. To tak chyba tyle w tym temacie. A mi się nasuwa... No, ale nie, bo wtrącę się, bo chcę znowu okay. Przerzucić naszą okay. Dyskusję na kolejne tory. Gry przygodowe, przygodówki popularne point and click, przecież tam najlepsze gry, najdłuższa podróż, Longest Journey, Syberia, pierwsza i druga, powiedzmy sobie Paradise i tak dalej, Broken Sword, seria genialna, przecież to są główne postacie damskie. Tam gramy kobietą i to kobietą naprawdę z jajami, która potrafi sobie poradzić w najróżniejszych sytuacjach i
Jest coś takiego w tym gatunku gier, że potrafią zbudować postacie przekonujące, potrafią przyciągnąć, przykuć do ekranu, ale nie każdy po prostu lubi ten gatunek gier. I nie wiem, czy graliście w ogóle w jakieś przygodówki, czy lubicie ten gatunek? No ja pewnie, Larry 7 tutaj. Miłość na fajnie. Ale właśnie, widzisz, tam, ale na początku w czatu tak, też Larym, właśnie. Jest jakimś takim fajnym ziomem, ale ja mówię o tych przygodówkach, wiesz, takich poważnych. Monkey Island w takim remiksie, albo Sam & Max, chociaż to jest też przygodówka w takim point-and-clickowym stylu. A, nie gra się serii, bo ty ja mówisz... Ja dlatego cały czas gdzieś tam piję, nie? A, sorry. Ta imitacja jest bardzo daleko posunięta, a jednocześnie budowa postaci z charakterem, z rodziną, z przyjaciółmi i tak dalej jest genialna. Bo przecież tam każda postać, dajmy na to, jest wrzucona w rzeczywistość, gdzie ma mamę, tatę, z którymi rozmawia przez telefon, ma związek jakiś, który gdzieś tam też ewaluuje albo się rozsypuje zazwyczaj, bo wiadomo, life is brutal, ale jest to o tyle fajne. Ja się zawsze dziwiłem, że ci twórcy RPG-ów czy jakichś innych tam gier nie rzucą okiem przez ramię tym. Na przykład jest taki twórca Benoit Sokal albo Pinkleton Road, takie studio nowo założone, zresztą przez babkę, która robi genialne gry, i że oni nie zwrócą uwagi, co tak naprawdę przyciąga tych ludzi do gier przygodowych, że oni tak strasznie się wczuwają w te postacie i tak strasznie je lubią. Ja myślę, że dlatego się w przygodówkach wczuwamy w te postacie i tak bardzo je lubimy, dlatego że bardzo często przygodówka jest jak czytanie książki. Tam z jednej strony mamy jakiś wpływ na fabułę, niewielki, bo nie mamy właśnie wyborów, tylko odbywamy jakąś przygodę rękami bohatera i tam jest, znaczy w przygodówkach jest bardzo dużo jakichś dialogów właśnie, dużo takiego tła, o którym wspomniałeś, tak? Właśnie dzwoniąca dziewczyna, mama, tata. I rękami jakiegoś bohatera odkrywamy jakąś historię, idziemy do przodu, nie mamy do końca wpływu na to, co się stanie, więc czujemy się jak w dobrej książce. A w dobrej książce przeważnie jest tak, że zaczytujemy się i w jakimś tam stopniu przeżywamy wszystko razem z bohaterem. I ja myślę, że to jest właśnie ten dobry smaczek przygodówek, tak? Że rzeczywistość dzieje się obok nas, ale ta rzeczywistość jest bardzo taka namacalna, żyjąca własnym tempem, własnym życiem, mamy właśnie to tło i łatwiej się nam w to wszystko wczuć, wejść i przeżyć jakąś przygodę, naprawdę przygodę, no w końcu przygodówka, tak? A co powiecie na taki nowy trochę nurt gier, mianowicie visual novel, tak się one zwą, i ostatnio było dosyć głośno, nie wiem, czy słyszeliście o takiej grze tworzonej przez naszych bardzo wschodnich przyjaciół, Katawa Soshuyo, mam nadzieję, że się to tak czyta. Interaktywna książka, ale coś, co wciąga, jest niesamowicie rozczulającego, ale tam już mamy opowieść dosyć kontrowersyjną, bo porusza, na szczęście nie jest zamknięta na poprawność polityczną i porusza pewne kontakty między osobami na przykład niepełnosprawnymi w relacjach takich młodzieżowych, ale to taki bardzo duży spin fabularny. Niestety nie miałam styczności. No, bo to jest też wart temat do analizy i do głębszego pochylenia się nad tym. To tak naprawdę gra nic nie oferuje za sobą. Oprócz opowieści może rozczulić i niesamowicie wciągnąć. Ale jeszcze słuchajcie, bo chciałem to bardzo powiedzieć, tak rzucić do przemyśleń na ostatnie 5 minut audycji, może nie, ale przez poprawność polityczną wyobrażacie sobie bezimienną w świecie gotika, gdzie tak naprawdę kobieta tam była towarem handlowym? Bo coś nie bardzo. Tak, nie to do jest końca. Chyba ten problem samego Tormenta, choć nie jestem specjalistą, tutaj Paweł musiałbyś nakreślić tą rzecz. Bo no wiem, nie tylko ja, młoteczka też przecież jest specjalistką, ale nie. Młoteczka. Może nawiążę tutaj do czegoś innego, bo też czat nas pytał o Lara Croft. Okay. Ja teraz się odniosę, gdyż właśnie tam było trochę kontrowersji na temat roli kobiety w takim brutalnym społeczeństwie i tym, czy może być bohaterką i czy może sobie poradzić. Zobaczymy. Czekamy na produkcję nowego Tomb Raidera, gdzie rzeczywiście jest ostro, jest seksistowsko. Oni sobie tam z nią naprawdę nie... No, powiedziałbym tak, jest naprawdę, wydaje się przynajmniej dojrzale i tak jakby to wyglądało, no powiedzmy,
w jakimś tam bardziej urealnionym świecie. Zobaczymy, czy twórcom uda się oddać jakiś tam klimat, powiedzmy, zmagania, paniki, strachu, niepewności. Zobaczymy. Jeśli tak, to chwała im za to, jeśli nie, no to i tak pewnie wyjdą na swoje, więc... Ja mam tylko nadzieję, że w czasie gry, kiedy będzie maltretowana Lara, nasza kochana, nie okaże się, że ostatnia scena zginie, nie wiem, bo utonie, albo coś takiego, a mimo wcześniejszych opresji udawało jej się przechodzić z życiem. To by było słabe. Tak, zdecydowanie. Czy ja mam też nadzieję, że nie przesadzą w drugą stronę, tak jak Lara zawsze była Marysu przegięta, tak teraz, żeby właśnie wszystko stonować, to właśnie w drugą stronę, tak? Zrobią z niej umęczoną jakąś taką ostatnią sierotę. Boję się, że mogą przeholować, a jeśli chodzi o świat Tormenta i Gothica, o którym wspominałeś, o kobiety, granie kobietą byłoby tam możliwe, ale myślę, że byłoby zbyt dużą odskocznią od realiów świata, tak? Nagle pojawia się jakaś kobieta, która jest właśnie przegięta, bo ją stać na to, żeby być wojowniczką. Tudzież właśnie stać na to, żeby, nie wiem, postawić się komuś i nie dostać w pierdzielu. To by mogło troszeczkę zepsuć, tak mi się wydaje, mogę się mylić. Aczkolwiek rzeczywiście mam wrażenie, że no, nie wszędzie da się grać kobietą i chyba nie wszędzie powinniśmy tą kobietę na siłę pchać. Tylko i wyłącznie po to, żeby było poprawnie. Będziemy mieć przyjemność rozmawiania z twórcą gry Scamper, z głową tego projektu. Scamper, pewnie nikt z was o tym nie słyszał, to ja już szybko mówię. To będzie komputerowe RPG osadzone w systemie Neuroshima. To jest polski papierowy RPG. I tam główną bohaterką będzie kobieta, która będzie rzucona w otoczenie slumsów i totalnej takiej dystopijnej rzeczywistości, więc to może być ciekawe. To może być ciekawe, z drugiej strony... Z Dawidem sobie porozmawiamy o bohaterce. Z drugiej strony w Neuroshimie bycie kobietą wcale nie jest jakieś super trudne, tak? Można być w systemie Neuroshima kobietą i to nie jest w żaden sposób... Uwłaczające? Znaczy nie uwłaczające, no tak, ale takie... Te wszczepy, cała cybernetyka i tak dalej, to wszystko trochę wyrównuje szanse. Dokładnie. No a parytet. W takim Tormencie... No dobra, to tam przewinęły się kobiety, no ale to raczej były złodziejki i wszystkie chronione, tak? Więc... No. Okay. Zaczęliśmy od bohaterów, skończyliśmy na bohaterkach i bardzo dobrze. Zbliżając się do końca, bo minęła godzina audycji, jakby nie patrzeć bardzo szybko, ja bym chciał przypomnieć i może zareklamować albo powiedzieć jeśli osobom, które nie wiedzą, że na naszym portalu rpgamer.pl przez całe wakacje organizujemy szereg konkursów i do wygrania są ciekawe nagrody. Wystarczy sobie wejść i tam na pierwszej stronie wisi taka wiadomość. rpgamer.pl, wygraj w wakacje. Serio. Dla każdego coś dobrego. Poleca Zygmunt Heiser. Wizir. Nie, ale poważnie, słuchajcie, mamy gry i rzeczywiście chcemy się ich pozbyć, bo one się starzeją w zastraszającym tempie, a może jeszcze komuś przyniosą chwilę radości i chcielibyśmy też mieć już miejsce na całkiem nowe i w ogóle mieć pomysł i jakąś motywację do tego, żeby pisać do kolejnych producentów, żeby nam przysyłali jakieś fajne gadżety, więc wchodźcie, macie szereg misji, tam chyba jest 6 tych misji czy 7, to w ogóle Exterminator tutaj popisał się swoją kreatywnością, więc jak coś wam nie idzie, to dziękujcie mu. Ale my będziemy wszystko na bieżąco opisywać, tam artykuł przyczepię w najbliższym czasie, żebyście wiedzieli wszystko, co jest nie tak. Nie, możecie zadawać pytania na Facebooku, możecie zadawać w komentarzach czy na mailach, jeśli coś jest niejasne, bo tam nie rozpisywaliśmy się ponad miarę i zapraszamy, wbijajcie. No i będzie fajnie. I piszcie blogi, jeśli chcecie, bo jest taka możliwość. Słowo pisane jest chyba najbardziej wartościową rzeczą, bo przetrwa trochę więcej niżeli wideo, czy też MP3. Dopóki się dyski nie zjerają. No, dokładnie. Zawsze sobie można jakoś zipa zrobić, kiedy powstawał internet. Tak to było. Choć ja tu nie będę się mądrzył, bo ja jestem małolatym względem was. No, ale co tam. Dobra, to godzina audycji. Myślę, że jak najbardziej sympatycznie, poprzez jakieś
perturbacje tych wszystkich tematów przebrnęliśmy obronną ręką, doszliśmy do ciekawych wniosków i daliśmy trochę rzeczy do przemyśleń wam, słuchaczom, cotygodniowej audycji o grach dla graczy, od graczy, a pogromnicości gry pasjonują i będziemy się powoli żegnać, chyba że jeszcze jakiś bardzo szybki temat, wniosek, konkluzja nasunęła się wam, argument może nasunął wam się w ostatniej sekundzie. W ostatniej sekundzie ja, przeglądając czata, tak pomyślałam o wcielaniu się bohaterów w gier horrorów. Ktoś tu przez chwilę wspominał o amnezji. Jak myślicie, te gry horrory straszą? Znaczy mnie nie straszą, dlatego ja was o to pytam. Gry horrory straszą dlatego, że wczuwamy się w postać i boimy się o jej życie i boimy się tego, że coś nam nagle wyskoczy z szafy? Czy może straszą nas dlatego, że są specyficzne klimaty i dźwięki? Jak to jest z horrorami u was? To znaczy myślę, że horror to jest takie specyficzne medium, gdzie liczy się i gra świateł, i muzyka, niekoniecznie fabuła, i to znaczy się tak, bo rozróżniamy tutaj thriller i horror, także thriller trzymał nas w takim napięciu przez cały odcinek, czy też cały film, i nie ma takich momentów strasznie, wiesz, wyskakuje jakaś twarz albo coś takiego, totalne tanie zabiegi marketingowe, bo to nie chodzi o to, żeby była jakaś reakcja organizmu nagły, na przykład rozkurcz czy skurcz mięśni, bo na tym horrory takiej średniej jakości bazują. I myślę, że to jest spowodowane, że boimy się, wydzielaniem adrenaliny poprzez to, że narasta muzyka, że tutaj nagle jest jakiś szept, czy też drzwi otwierają się i drżą, czy też wydają jakieś dziwne inne odgłosy, na przykład, no, nie wiem jakie, albo klamką ktoś szarpnie. Takie jest moje przemyślenie. Wiesz co, albo... Mnie to raczej robią squeak. Wiesz co chcesz. Otwórz mnie i bierz co chcesz. O matko. Dobra, no to co? Tym pozytywnym akcentem chyba się żegnamy, tak? No tak. Dobra. Trzymajcie się, do zobaczenia, mówił profesor, dziś tak wyszło, tautolog, eksterminator. Młoteczka. I Paweł. Dobra. Trzymajcie się, cześć. No, do zobaczenia. Odwiedźcie nas za tydzień. Nie? Na razie, pa, pa. Pa.